Partnerem i sponsorem odcinka jest BookBeat, aplikacja przeznaczona do słuchania audiobooków i czytania e-booków. Chcę Wam polecić pewną książkę. To w mojej opinii właściwie jedna z lepszych pozycji dostępnych w BookBeat, więc sam nie wiem, jak to się stało, że jeszcze Wam o niej nie wspominałem. Nadrabiam zatem zaległości. Audiobook Idealny Tata autorstwa Johna Glatta to oczywiście literatura faktu, z której poznamy okoliczności sprawy rodziny Wattsów. Wszystko zaczęło się od zaginięcia kobiety oraz jej dwóch córek w sierpniu 2018 roku. Głowa rodziny, Chris, angażował się w poszukiwania. Wszyscy mu współczuli i pomagali. Niedługo później nastąpił przełom, a sprawa zyskała ogólnoświatowy rozgłos. Ta historia naprawdę chwyta za serce, a jej szczegóły przypominają trochę kulisy niemieckiego śledztwa, o którym już za chwilę posłuchacie w odcinku. Zanim jednak to nastąpi, mam dla Was wakacyjną, super specjalną ofertę. Nowi użytkownicy, zakładając konto z kodem KRYMINATORIUM lub rejestrując się z linka podanego w opisie, uzyskają możliwość korzystania z aplikacji przez 60 dni za darmo oraz przesłuchania 40 godzin ulubionych audiobooków. Rejestracja odbywa się na stronie, ale audiobooków słuchamy już w aplikacji. Pomyślcie tylko, ile nowych książek możecie przyswoić w czasie nadchodzących wakacji, jeżdżąc na rowerze, spacerując, czy jadąc na wymarzony urlop. Audiobooki to dobra odskocznia od cotygodniowych podcastów. Sprawdźcie BookBeat i przekonajcie się sami. Piątek 24 lipca 2015 roku miał być zwyczajnym dniem, ale zaczął się już dość nietypowo. 43-letnia zastępca kierownika sklepu spożywczego, Sylwia, drugi raz z rzędu nie zjawiła się w pracy. Współpracownicy nie mogli się z nią skontaktować. Nie odbierała, nie odpisywała na wiadomości. Nie była aktywna w mediach społecznościowych. Znajomi pomyśleli, że musiało wydarzyć się coś złego. Ona nie należała do osób, które lekceważyły zawodowe obowiązki. Nigdy nawet nie przychodziła spóźniona. Gdyby z jakichś powodów nie mogła się zjawić, poinformowałaby ich o tym. Wiedzieli, że jej córka była chora. Teoretycznie to mógł być powód tej nieobecności. Zastępca kierownika jednak milczała i to milczenie wydawało się bardzo niepokojące. Kierując się zasadą, że lepiej zareagować niż zlekceważyć, nawet jeśli nic złego się nie stało, współpracownicy powiadomili policję. Funkcjonariusze pojechali pod adres rodziny Schulze w Drage w Dolnej Saksonii, około 25 km od Hamburga. Nikt jednak im nie otworzył. Zza drzwi nie usłyszeli żadnych odgłosów świadczących o tym, że ktoś był w środku. Nie licząc miauczenia kotów. Mąż kobiety, 41-letni Marco, pracował w pobliskiej fabryce chemikaliów. Pierwsze ustalenia policyjne wykazały, że on też od dwóch dni nie zjawił się w miejscu zatrudnienia. Policjanci postanowili wejść do ich domu. Obawiali się najgorszego. Jednak po otworzeniu drzwi nie ujrzeli żadnych śladów krwi czy zwłok. W domu panował porządek. Nic nie wskazywało na to, że mogło tam dojść do jakiegoś przestępstwa. Stróżom prawa przez myśl przeszło, że być może małżeństwo i ich 12-letnia córka zwyczajnie wyjechali. Dzień wcześniej rozpoczęły się wakacje. I z jakichś przyczyn Sylwia i Marco nie poinformowali swoich pracodawców o nieobecności. Wydawało się to dziwne, ale mimo wszystko możliwe. Jednak rodzina zostawiła w domu walizki, dokumenty i pieniądze. Policjanci nie mogli znaleźć jedynie telefonów komórkowych, które po wybraniu odpowiednich numerów okazały się wyłączone. Oprócz tego brakowało ukochanych pluszaków dziewczynki. Kiedy wyszli na zewnątrz, zauważyli w pobliżu budynku zaparkowane dwa samochody. Jeden z nich należał do kobiety, drugi do mężczyzny. Technicy kryminalistyczni potem dokonali ich przeszukania. Również tam nie odnaleźli krwi czy innych śladów przemocy. Funkcjonariusze przesłuchali sąsiadów rodziny.
pracodawców i współpracowników. Okazało się, że kobieta była widziana ostatni raz 22 lipca, ostatniego dnia przed wakacjami. Córka Miriam od kilku dni źle się czuła. Męczył ją ból brzucha. Matka umówiła ją na wizytę u lekarza. Dziewczynka miała wybrać się tam z ojcem. Mężczyzna tego dnia nie pracował. Kobieta pojechała rano do sklepu, około 11 km od domu. Małżonkowie wymienili ze sobą kilka wiadomości. Około 13:45 mąż napisał do żony, by ta wróciła szybciej. Stan córki się pogorszył. Zastępca kierownika mogła wyjść dopiero o 16:20. Droga powrotna zajmowała jej zazwyczaj 20-30 minut. Dokładnie pół godziny później telefon kobiety połączył się z domowym Wi-Fi. Około 17:30 Marco otrzymał telefon od właściciela pobliskiej stajni z prośbą o pomoc. 12-letnia Miriam uczęszczała tam na zajęcia jazdy konnej. Ojciec od czasu do czasu wykonywał drobne prace, dzięki czemu płacił nieco mniej za lekcje. Ponadto dorabiał w ten sposób do domowego budżetu. Marco pojechał tam, ale 2 godziny później był już w domu. Sąsiedzi widzieli, jak później wynosił jeszcze śmieci. Po godzinie 19:30 do rodziny zadzwonił ojciec Sylwii. Chciał zapytać o stan zdrowia wnuczki. Nikt jednak nie odebrał. Ale po kilkunastu minutach zięć oddzwonił. Opowiedział teściowi, że stan małej się pogorszył, że kiedy żona wróciła z pracy, zajęła się córką, bo ta tego chciała, że obie zasnęły i nie chciał ich budzić. Starszy mężczyzna poprosił, by 43-latka zadzwoniła do niego następnego dnia, ale już się nie odezwała, ani nie zareagowała na próbę nawiązania z nią kontaktu. Miriam i Marco również. Policja dowiedziała się, że dziewczynka miała 22 lipca umówioną wizytę u lekarza. Jednak tam nie dotarła. Nikt nie widział jej od kilku dni. Odpoczywała w domu ze względu na uciążliwy ból brzucha. Na krótko przed zniknięciem wymieniła kilka wiadomości na WhatsAppie ze znajomymi. Nagle umilkła. 23 lipca około godziny 7:30 sąsiedzi widzieli, jak 41-latek wsiadł do samochodu i odjechał. Ale nie swoim samochodem, tylko żony. Stróże prawa sprawdzili miejski monitoring. Udało im się odtworzyć część trasy. Z dostępnych informacji wynika, że mężczyzna nie zmierzał w stronę fabryki chemikaliów. Gdzie zatem pojechał? Policjanci mieli nadzieję, że szybko poznają odpowiedź. Pojawiło się kolejne pytanie. Kiedy wrócił? W chwili przeszukania przed domem stały oba auta małżeństwa. Gdziekolwiek Marco pojechał, po pewnym czasie przyjechał z powrotem. Ta kwestia również interesowała śledczych. Od początku mieli złe przeczucia. Coś w tej sprawie im nie pasowało. Co prawda nie zgromadzili dowodów, że doszło do przestępstwa, ale żadna rodzina tak po prostu nie znika bez słowa. Byli małżeństwem od 2007 roku. Wcześniej przez kilka lat żyli w nieformalnym związku. Wychowywali wspólnie 12-letnią Miriam, urodzoną w 2003 roku. To było drugie małżeństwo kobiety. Z poprzedniego związku miała starszą córkę, którą Marco podobno traktował jak swoje własne dziecko. Dziewczyna początkowo z nimi mieszkała, ale później wyprowadziła się i zaczęła życie na własny rachunek. Żona i mąż sprawiali wrażenie idealnego małżeństwa. Rzadko kiedy się kłócili, zaciągnęli kredyt na dom. Niektóre źródła podają, że nie mieli problemów finansowych. Według innych było kompletnie odwrotnie. Co w sumie tłumaczyłoby, dlaczego mężczyzna pracował w aż 3 miejscach. Oprócz fabryki chemikaliów, jako kierowca ciężarówki. I jak już wspomniałem, od czasu do czasu pomagał w miejscowej stajni. Sąsiedzi uważali małżeństwo za miłych i spokojnych ludzi, stroniących od awantur, wolących spędzać czas w swoim towarzystwie. Często widywali Marco siedzącego na ganku i palącego papierosy. Zawsze z uśmiechem na twarzy mówił dzień dobry. Właściciel stajni, w której dorabiał,
twierdził, że mężczyzna niechętnie pomógł mu wieczorem 22 lipca. Gdy rozmawiali przez telefon, ojciec dwunastolatki nie był skory do tego, by przyjść. Nigdy wcześniej tak się nie zachowywał, ale pod wpływem próśb zmienił zdanie. Przesłuchanie starszej córki, 43-latki, ujawniło wiele szokujących doniesień. Młoda kobieta twierdziła, że matka nie czuła się szczęśliwa w małżeństwie. Ojczym prawdopodobnie zmagał się z depresją. Groził żonie, że jeśli go opuści, ten odbierze sobie życie. Zastępca kierownika podobno miała już dość i zamierzała skontaktować się z prawnikiem. Chciała się rozwieść. Mąż w ostatnim czasie nadużywał alkoholu. Kilka dni przed zniknięciem prowadził ciężarówkę pod wpływem. Został przyłapany na gorącym uczynku i stracił pracę. Ta informacja zmieniła wszystko. Co prawda już na samym początku pojawiła się teoria, że jeden z małżonków stał za zniknięciem reszty rodziny. To uprawdopodobniło taki scenariusz. Tyle, że pojawił się pewien problem. Policjanci dokładnie zbadali ten trop. Marko nie leczył się psychiatrycznie, nie przyjmował żadnych leków. Niektórzy znajomi małżeństwa słyszeli, że kobieta chciała odejść. Jednak nie poczyniła żadnych kroków. Szczegóły ich nieporozumień pozostały nieznane dla osób postronnych. Z dostępnych źródeł wynika, że oprócz córki, tylko jeszcze jedna osoba twierdziła, że Marko groził odebraniem sobie życia, jeśli żona go opuści. Jednak jakiś czas wcześniej małżonkowie kupili bilety i zarezerwowali hotel na wyjazd do Meksyku. Mieli się tam wybrać tylko we dwoje. Czy ludzie przeżywający poważny kryzys planują wspólne wakacje? Śledczy nie wiedzieli, co o tym sądzić. Już następnego dnia po wszczęciu poszukiwań przeczesano dokładnie część terenów w Drage. Przede wszystkim lasy, plaże oraz tereny wokół zbiorników wodnych, m.in. wzdłuż rzeki Łaby. Pod lupę wzięto też pola, stodoły i szopy. Te mające swoich właścicieli oraz opuszczone. Śledczy obawiali się, że zaginieni nie żyją i że w którymś z tych miejsc odnajdą ich zwłoki. Do akcji poszukiwawczej wykorzystaliśmy wszelkie możliwe środki. Były psy tropiące i helikoptery. Liczyliśmy na jakieś tropy. Liczyła się każda minuta. Standardowo porozwieszano w okolicy plakaty z fotografiami poszukiwanych. Wszyscy mieli niebieskie oczy i jasne włosy. Na fotografiach z rodzinnego albumu uśmiechają się, obejmują i przytulają do siebie. Wyglądają na szczęśliwych i zżytych. O sprawie mówiono w lokalnych i ogólnokrajowych mediach. Policja apelowała, by osoby mające jakieś informacje od razu się skontaktowały. W ten sposób pojawiło się dość sporo potencjalnych wskazówek. Jednak dość szybko okazało się, że były albo fałszywe, albo kompletnie nieistotne. 28 lipca powołano specjalny zespół śledczy składający się z 30 osób. Policjanci rozszerzyli teren poszukiwań. Tym razem dokładnie sprawdzili okolice w pobliżu Zatoki Kąpielowej, często odwiedzanej przez rodzinę. Uznali, że to byłoby idealne miejsce do ukrycia zwłok. Mimo to niczego tam nie odnaleźli. Żadnego śladu zapachowego czy traseologicznego, krwi czy przedmiotów należących do zaginionych. Z godziny na godzinę pojawiała się coraz większa frustracja. Przełom pojawił się 3 dni później. 31 lipca w godzinach wczesnoporannych pewien mężczyzna mieszkający około 30 km od Drage powiadomił policję. Kiedy stał w pobliżu brzegu Łaby, jego uwagę zwróciła tafla, na której ewidentnie coś się unosiło. Gdy przyjrzał się dokładniej, z przerażeniem odkrył, że to ludzkie zwłoki. Po chwili na miejscu zjawiła się straż pożarna i policja. Wyciągnęli ciało na ląd. Ale to okazało się trudniejsze niż przypuszczali. Topielec był obciążony kilkukilogramowym blokiem betonowym, który najprawdopodobniej pochodził z konstrukcji mostu. Sekcja zwłok wykazała, że zmarły to mężczyzna po 40. Utonął. Na jego ciele nie odnaleziono żadnych śladów przemocy czy udziału osób trzecich. Odebrał sobie życie. Jeszcze tego samego dnia
Policja ujawniła, że to poszukiwany Marco Schulze. Medyk sądowy ocenił, że zmarł w nocy z 23 na 24 lipca. Akwen został dokładnie przeszukany. Jednak ciał kobiety i dziecka tam nie było. Podobnie jak innych śladów z nimi związanych. Zamiast tego ekipa poszukiwawcza wyłowiła z dna srebrny rower damski oraz żółte pasy. Podobne do tych, którymi przywiązano blok betonowy do zwłok. Jeden z dawnych sąsiadów rodziny rozpoznał ten rower. Twierdził, że niegdyś dokładnie ten sam model podarował Sylwii. Policjanci uznali, że ten przedmiot posłużył Marco jako środek transportu. Musiał tam jakoś dotrzeć. Oba samochody stały przed domem, więc na pewno żadnego z nich nie zabrał. Teoretycznie mógł pojechać autobusem albo taksówką. Jednak na pewno zwróciłby czyjąś uwagę i nie przeszedłby kompletnie niezauważony. Pojawiliby się jacyś świadkowie, a nikt na policję się nie zgłosił. Śledczy odtworzyli, co takiego mogło się wydarzyć. Marco wjechał rowerem na most, następnie wyrzucił go przez barierki. Potem obciążył swoje ciało betonem. Skoczył i zaczął się topić. Zdaniem specjalisty, jego gehenna trwała około 7 minut. 5 sierpnia na policję zgłosiła się kobieta z ważną informacją. Kiedy dotarła do niej wieść o zniknięciu rodziny, zdała sobie sprawę, że chyba ją widziała 22 lipca wieczorem. Przechodziła wtedy w pobliżu stawu w Buchholz w Dolnej Saksonii. Zauważyła 3 osoby, w tym 2 dorosłe, kobietę i mężczyznę oraz dziewczynkę. Rysopisy się zgadzały. W trakcie ostrej wymiany zdań miało paść również imię, a właściwie zdrobnienie. Dokładnie takie, którego używano wobec najstarszej córki 43-latki. Młoda kobieta przyznała, że zarówno matka, jak i ojczym czy przyrodnia siostra tak właśnie się do niej zwracali. To nie mógł być przypadek. To ta trójka musiała znaleźć się przed stawem i kłócić. Zgromadzeni niedaleko zbiornika wody prowadzili ostrą wymianę zdań. Świadek zapamiętała kilka z nich. Przerażone dziecko krzyknęło: „Tato, przestań!” Jego matka nerwowo zapytała: „Co to ma znaczyć? Czy ty zwariowałeś?” Kobieta następnie usłyszała huk. Porównała go do dźwięku pękającego balona lub trzaśnięcia drzwiami samochodowymi. Już następnego dnia od zgłoszenia tej sytuacji na miejsce wybrała się ekipa poszukiwawcza. Dokładnie sprawdzono wodę. Na dnie wykryto 17 niezidentyfikowanych przedmiotów. To dało śledczym nadzieję, że być może niebawem trafią na coś ważnego. Jednak dokładna eksploracja stawu wykazała, że były to niestety głównie gałęzie i nic więcej, co można by dołączyć do materiału dowodowego. Działania trwały łącznie kilka dni. Policjanci chcieli mieć pewność, że niczego nie przeoczyli. Liczyli na to, że w końcu znajdą jakiś kluczowy dowód, który naprowadzi ich na trop tego, co stało się z dwiema pozostałymi osobami. Psy tropiące natomiast złapały ślady zapachowe pochodzące od całej trójki. Zlokalizowano je na ścieżkach w pobliżu oraz w samej wodzie. To śledczym zasugerowało, że matka i dziewczynka mogły zostać tam zamordowane. Jednak zabójca zabrał ich zwłoki i przeniósł gdzieś indziej. Pytanie tylko gdzie? Na myśl nasuwało się kolejne. Czy gdyby faktycznie doszło tam do zabójstwa, nikt by tego nie zauważył? Pozbawienie życia 2 osób oraz ukrycie ciał jest czasochłonne i generuje hałas. Śledczy zastanawiali się nad tym. Mieli szereg wątpliwości. Natomiast z drugiej strony, ten scenariusz wydawał się sensowny. Kobieta i dziewczynka tam zginęły. Stąd wzięły się ich intensywne zapachy, które psy wytropiły nawet kilka dni później. Na stacji kolejowej Winsen, w pobliżu zarówno Drage, jak i Buchholz, policja odnalazła kolejny rower, tym razem męski. Funkcjonariusze ustalili, że należał do Marco. Jak tam się znalazł? Dlaczego mężczyzna go porzucił, a zostawił sprzęt swojej żony? Pytania się mnożyły, za to w dalszym ciągu brakowało odpowiedzi.
Ta sprawa była szeroko komentowana w mediach. Spotkała się z ogromnym zainteresowaniem niemieckiej opinii publicznej, ale nie tylko. Na policję zgłoszono wiele wskazówek, które okazały się albo fałszywe, albo nieistotne. Wśród opinii publicznej powstało też wiele różnych teorii. Niektórzy próbowali znaleźć wytłumaczenie w zupełnie innym miejscu. W pierwszych dniach poszukiwań pojawiły się sugestie, że 3 osoby zostały porwane, że stała za tym mafia. Jednak dlaczego przestępcy zorganizowani wzięliby za cel spokojną rodzinę żyjącą na przedmieściach? Ani Sylwia, ani Marco nie mieli problemów z prawem. Nie zadawali się z kryminalistami. Nie istniały powody, dla których mafiozi mogliby chcieć się na nich zemścić. Rodzina nie była z nimi skłócona. Uważano ją za spokojną i życzliwą. Wobec wielu różnych potencjalnych wersji, śledczy skłaniali się w szczególności ku jednemu. Marco odebrał sobie życie. Przed śmiercią mógł skrzywdzić najbliższe mu osoby. Niestety są sprawy, w których rodzic zabija własne dziecko. Choć zdarza się też na odwrót. Lub małżonek zabija drugiego małżonka. Pomiędzy osobami występują silne więzi rodzinne i emocjonalne. Genezy takich tragedii można często dopatrzyć się w problemach natury psychicznej sprawcy. U chorego mogą wystąpić też na przykład zaburzenia osobowości czy uzależnienia, przez które będzie chciał zakończyć życie nie tylko swoje, ale również bliskich. Zdaniem ekspertów, zabójca chce w ten sposób uchronić ich przed cierpieniem, czy to związanym z jego własnym odejściem, czy innymi czynnikami życiowymi. Z literatury możemy dowiedzieć się, że zabijają każdą ze swoich ofiar w ten sam lub podobny do siebie sposób. Najczęściej nie ukrywają zwłok. Prawdopodobnie chcą, by ktoś w miarę szybko je odnalazł, by nie uległy znacznemu rozkładowi i zostały jak najszybciej pochowane. To również może paradoksalnie wiązać się z troską o zamordowanych. W przypadku związków romantycznych sprawcami są zazwyczaj mężczyźni, kierowani chorobliwą zazdrością. Nierzadko mierzą się również z uzależnieniem od alkoholu czy innych używek. Jednak jeśli chodzi o najmłodsze ofiary, to prym wiodą tutaj kobiety. Stróże prawa zakładali, że to 41-latek zabił żonę i córkę, a następnie odebrał sobie życie. Ku takiemu scenariuszowi przemawiał brak tropów powiązanych z innymi wątkami. Udało się odnaleźć wyłącznie zwłoki mężczyzny oraz 2 rowery. Zeznania córki Sylwii uprawdopodobniały tę tezę. Wynikało z nich, że 41-latek mógł zmagać się z nieleczoną depresją i alkoholizmem. Możliwe, że w grę wchodziły również problemy finansowe. Małżeństwo spłacało kredyt za dom, a krótko przed zniknięciem straciło jedno ze źródeł dochodu. Czy to był punkt zapalny? Policjanci zastanawiali się nad tym. Brali pod uwagę, że być może kobieta postanowiła odejść. Przesłuchanie pracowników szkoły i znajomych dziewczynki wykazało, że na kilka dni przed zakończeniem roku szkolnego matka opróżniła szafkę dziewczynki. Czy chciała najzwyczajniej w świecie zrobić porządki przed wakacjami? A może chodziło o coś zupełnie innego? Jak wiadomo, Miriam już więcej tam nie wróciła. Z relacji wielu osób wynika, że była chora. Czyżby matka przewidziała, że jej dziecko już więcej w tym roku szkolnym nie odwiedzi szkolnych murów? A może planowała ucieczkę, która potencjalnie mogła zostać opóźniona przez zły stan zdrowia 12-latki? Jeżeli 43-latka postanowiła ostatecznie zabrać córkę i odejść od męża, to nikogo o tym nie poinformowała. Nawet swojego drugiego dziecka, rodziców czy znajomych. Zdaniem śledczych ta wersja tłumaczyłaby motywację Marco. Założyli, że nie chciałby rodzina go opuściła. Mimo to wiedział, że jest to nieuniknione, że żona nie wyobraża sobie już życia z nim. Zdał sobie sprawę, że jest wyłącznie jeden sposób, by to zatrzymać. Odebrać życie. Ale nie tylko sobie, ale również im. Być może bał się, że kobiety odczują zbyt wielką stratę po jego śmierci i chciał im tego oszczędzić. Choć istnieje prawdopodobieństwo, że kierowały nim mniej szlachetne pobudki, w myśl zasady albo będziecie ze mną, albo z nikim innym. Stróże prawa w ciągu kilku miesięcy przeszukali wszystkie możliwe miejsca.
Lasy, plaże, akweny, pustostany i pola. Nigdzie nie natrafili nawet na najmniejszy ślad poszukiwanych. To zasugerowało im, że ktokolwiek je ukrył, musiał dobrze zadbać, by nie zostały znalezione. To nieco kłóci się z opisem podobnych sytuacji, które możemy znaleźć w literaturze. Sprawca, czując emocjonalną więź ze swoją ofiarą, raczej nie ukrywa zwłok. Tutaj wyglądało na to, że zabójca podjął inną decyzję. Wolał, by jego działania nigdy nie wyszły na jaw. Sylwia i Miriam zostały pochowane bądź skremowane. Policjanci też wysnuli inny istotny wniosek. Jeżeli zostały zamordowane, była to zbrodnia dokonana z premedytacją, zaplanowana co do najmniejszego szczegółu. To też kłóciło się nieco z tym, co wynikało z fachowej literatury. Kiedy to oprawca często kieruje się emocjami i podejmuje decyzje pod wpływem chwili. Nierzadko zostawia też list pożegnalny. Jednak policja w domu zaginionych niczego nie znalazła. Przeszukano jeszcze kilka innych miejsc w promieniu kilkunastu kilometrów, ale nie przyniosło to żadnych rezultatów. W listopadzie 2015 roku rozwiązano zespół śledczy. Od tamtej pory sprawą zajmował się już tylko jeden policjant. Uznano, że wykorzystano wszelkie możliwe środki i przeanalizowano każdy dowód. Sprawa do dziś pozostaje nierozwiązana. Mamy więcej pytań niż odpowiedzi, a najważniejsze z nich brzmią: co takiego się wydarzyło? Gdzie jest Sylwia i Miriam? Najwięcej osób wierzy, że to ojciec i mąż je skrzywdził, choć nie brakuje zwolenników innych teorii. Jedna z nich brzmi, że matka i córka uciekły. Mężczyzna nie mógł się z tym pogodzić, dlatego targnął się na własne życie. Jednak pojawia się tu szereg wątpliwości, m.in. dlaczego kobieta nie wzięła żadnych dokumentów, takich jak dowód czy paszport. Podobnie stało się z pieniędzmi czy kartami płatniczymi. Są to rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania, a jednak zostały w domu. Poza tym, czemu Marco odebrał sobie życie w innej miejscowości zamiast na przykład we własnym domu? To również spędzało sen z powiek policjantom. Inna teoria głosi, że to żona zabiła męża. W obawie przed pójściem do więzienia uciekła wraz z młodszą córką. Dlatego nie zabrała ze sobą nic albo po prostu niewiele. Tak by śledczy uznali, że obie nie żyją. Szukano też połączeń z innymi sprawami kryminalnymi. W 2007 roku bez śladu zaginął 28-letni Helge Mathis. Miał pojechać do pracy, nigdy jednak nie dotarł. Do dziś nie wiadomo, co się z nim stało. Mieszkał w Drage, kilkaset metrów od domu rodziny Schulze. Dlatego szukano elementów wspólnych, ale ostatecznie nie znaleziono powiązań. Wygląda na to, że to zwyczajny zbieg okoliczności. Starsza córka Sylwii uważa, że to ojczym zabił matkę i przyrodnią siostrę. Zaprzecza teorii, że obie kobiety żyją. Gdyby tak było, na pewno by się z nią skontaktowały. Wskazała, że mężczyzna pracował w fabryce chemikaliów, miał zatem dostęp do różnych substancji, nawet takich, które mogłyby pomóc w pozbyciu się zwłok, przez co straciła nadzieję, że kiedykolwiek je odnajdziemy. Starsza córka, krótko po zniknięciu, urodziła dziecko. Był to trudny dla niej czas. Do dziś nie może się pogodzić z tą stratą. W wywiadzie kilka lat temu przyznała, że czasami udaje, że to się nigdy nie wydarzyło. Wybiera numer do mamy i nagrywa wiadomości na poczcie głosowej. Opowiada, co u niej, jak minął jej dzień i jak się czuje. Zupełnie jakby kobieta miała to kiedyś odsłuchać i oddzwonić. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Materiał telewizyjny pod tytułem Cold Case. Der Fall Familie Schulze aus Drage seit 2015. Keine Spur. Achtung, Fahndung. Opublikowany na kanale Bild na platformie YouTube 14 listopada 2021 roku. Artykuł Annette Lache pod tytułem Familie Schulze und das Rätsel von Drage. Opublikowany na portalu Stern 22 lipca 2016 roku. Artykuły z takich portali internetowych jak Bild, T-Online i Kreiszeitung Wochenblatt.